Cześć, witam w 19 odcinku kursu Studia One od Podstaw. Tym razem kilka słów na temat instrumentów wirtualnych dostępnych na pokładzie programu. Wszystkie pokładowe instrumenty znajdziemy pod klawiszem F6 w przeglądarce i zaczniemy może od romplera perkusyjnego Impact. Upatrzyłem sobie preset o nazwie Glitch and Beats i od niego zaczniemy. Rytm oczywiście najlepiej wybijać za pomocą kontrolera z padami, może być na przykład Machine, ale sprawdzi się także zwykła klawiatura MIDI równie dobrze, także nie ma problemu. Elektroniczne rytmy najlepiej jest programować. Klikam w obrębie pustej przestrzeni w oknie aranżacji. Tworzony jest pusty klip. Zwróćcie uwagę, że w tym wypadku w miejsce edytora pianolowego z podglądem na klawiaturę otwierany jest taki specjalny widok, który pozwala właśnie programować nam poszczególne uderzenia, a więc zamiast nutek o różnej długości mamy po prostu poszczególne uderzenia. Bardzo wygodna rzecz, ale można programować rytmy jeszcze łatwiej poprzez budowanie tak zwanych patternów czy sekwencji. W tym celu należy z menu Event, zdarzenie, wybrać tutaj opcję Insert Pattern. Stawiam sekwencję, skrót Ctrl-Shift-P, warto zapamiętać, czy Command-Shift-P. I tutaj na dole w tym oknie znajdują się oczywiście różne funkcje, które pozwalają nam programować nieco szybciej. Wstawię sobie w tej chwili stopkę, claps oraz troszkę talerzy. Cofam się do początku. OK, posłuchajmy. Super. Teraz posłużę się komendami i skrótami klawiaturowymi znanymi Wam już z poprzednich odcinków, a więc zaznaczam sobie klip, wciskam 3 razy D, aby powiedzieć ten klip trzykrotnie, Ctrl A, zaznaczam wszystkie klipy, Shift P, obejmuję je właśnie klamrą, no i ukośnik, najlepiej w bloku numerycznym, po to, żeby włączyć zapętlenie. Posłuchajmy sobie zatem tej naszej sekwencji. No i to, co jest fajne w przypadku tego instrumentu, to możliwość na przykład wyciszania poszczególnych właśnie brzmień. W programie możemy także skierować dźwięk z poszczególnych właśnie padów na osobne ścieżki w mikserze, więc wystarczy kliknąć w obrębie tego właśnie symbolu tutaj z nagraniem stereo, wybrać ścieżkę i ona pojawi się w mikserze. Zwróćcie uwagę, te wszystkie ścieżki są już tutaj aktywne, a więc poszczególne uderzenia wypadają nam na kolejnych ścieżkach. Super. Co bardzo ważne, te próbki możemy w łatwy sposób podmieniać. Klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy opcję Replace Sample. No jeżeli pobraliście na przykład ze strony Musoneo pakiet stopek Punchbox, to możecie wybrać sobie jedną z nich. Posłuchajmy teraz. Bardzo fajnie to już brzmi. OK. Kolejnym instrumentem, z którego na pewno będziecie chcieli często korzystać, jest Presence. Ja jestem bardzo mile zaskoczony tym instrumentem. Ogromna ilość naprawdę dobrze brzmiących instrumentów, duży wybór w ogóle instrumentów. I tak chociażby w kategorii keyboards mamy całą paletę różnych brzmień instrumentów elektromechanicznych. Posłuchajcie tego chociażby pianina. Przepięknie to brzmi, a zatem spróbuję wobec tego teraz coś nagrać. Przypomnę jeszcze tylko o skrótach klawiaturowych. C włącza metronom, Shift C włącza nabicie. Zatem zaczynamy. Super. Może jedynie przyciszę troszkę ten instrument. OK. Oczywiście barw można także szukać tekstowo w przeglądarce. Ja na przykład zapamiętałem, że bardzo fajna barwa gitary była pod nazwą Les Paul i zapamiętałem sobie preset B&W, a więc ten preset właśnie teraz przywołam. Posłuchajcie tej gitary, jak ona brzmi. Nagrajmy zatem tą gitarę. Super. Ale instrumentem, po który zapewne będziecie najczęściej, najchętniej sięgali, jest Mai Tai,
syntezator wirtualnie analogowy, zresztą mój ulubiony instrument, świetnie brzmi, ogromny przekrój barw, jestem naprawdę mile zaskoczony możliwościami tego instrumentu, zwróćcie uwagę, duży przekrój zarówno basów, od klasycznych po subbasy, cała masa chociażby brzmień perkusyjnych, lidowych, ale także na przykład brzmień dzwonów, bo choć sam syntezator ma dość prostą budowę, zwróćcie uwagę, jeden oscylator, drugi oscylator, generator szumu, saturator, rozbudowany nieco blok filtru, trzy obwiednie, prawie że przypomina mini Mooga, ale ma właśnie LFO, które można rozpędzić daleko, daleko w zakres audio, co efektywnie zamienia ten syntezator w syntezator FM. Ja może rozpocznę od tej barwy defaultowej, posłuchajcie jak ona brzmi. Bardzo dobrze. No i spróbuję ją nieco przyciszyć, abyśmy mogli dokonać rejestracji. OK? Wyciszę sobie tylko gitarę i zaczynamy. Jest OK. Jeżeli natomiast szukacie instrumentu do basu, to godny polecenia jest Mojito. Łatwo przegapić ten syntezator, a to naprawdę kawał solidnego brzmienia. Dwa tylko przebiegi do wyboru, ale za to jakie brzmienie. Tłuste, grube, bardzo efektowne. Dużo świetnych przebiegów basowych. Bardzo dobrze brzmiąca sekcja filtru. Skrzyżowanie 303 z Rolandem SH101. Bardzo fajnie to brzmi. Ja już mam bas w swoim utworze, więc wybiorę sobie na tą chwilę klawinet. No i może spróbuję to nagrać. Zaczynajmy. Rozłączę już rejestrację i poszukam jeszcze nieco dłuższej barwy. Może skrócę obwiednie. Oczywiście w takich wypadkach przydają się także efekty. Trudno powiedzieć, co się może sprawdzić. Może coś takiego, posłuchajmy. Bardzo fajnie. Nie zapominajmy też o samplerze Sample One, do którego możemy zaimportować w zasadzie każdą próbkę. Pokażę Wam, jakie to łatwe. Przechodzę do zakładki Rekord, wciskam nagrywanie. Teraz mogę coś sobie nagrać tutaj. Przechodzę do zakładki Mapping i następnie rozszerzam zakres występowania, tak jakby tej próbki, na całą klawiaturę. Zobaczcie. Oczywiście nagrał się tylko dźwięk z prawego kanału, ponieważ włączone było tutaj wejście stereofoniczne. Nic nie szkodzi. Mogę teraz to zarejestrować. Dodam do tego może jakiś efekt. Sprawdźmy, co się wydarzy. Posłuchajmy w takim razie. Może z jakimiś efektami. Brzmi już zdecydowanie ciekawiej. Sami musicie powiedzieć. Super. Co istotne, oczywiście te wszystkie pokładowe instrumenty mają bardzo fajną integrację z różnymi narzędziami edycyjnymi, co zamierzam właśnie w tej chwili pokazać na przykładzie Impact One. Także wróćmy na chwilkę tutaj. Tak jak pamiętacie, do stworzenia poprzedniej aranżacji wykorzystałem m.in. tą pętlę właśnie trąbek. I teraz tak, wystarczy przejść do edycji tego klipu, włączyć funkcję Audio Band, przeanalizować ten plik pod kątem transientów, co już pokazywałem w poprzednich odcinkach. I teraz pod prawym przyciskiem myszki dostępna jest komenda Audio Send to New Impact. I teraz pod tymi klawiszami, tą ścieżkę mogę już skasować, pod tymi klawiszami dostępne są właśnie fragmenty tego nagrania.
mamy trąbę. Tyle na temat pokładowych instrumentów. W kolejnych odcinkach pokażę, jak edytować ten zapis MIDI, jak go wyrównywać, jak tworzyć zapis automatyki i go przekształcać. Także to już za chwilkę.